ci ludzie, jeśli przyjdą do Jezusa, będą potrzebowali uwolnienia z tej mocy. Faktycznie doszedłem do punktu, w którym zacząłem się zastanawiać, czy ma sens praca z ludźmi z tej grupy społecznej, jeśli nie rozumiesz, w jaki sposób radzić sobie z demonami. Spójrzmy chociaż na jeden obraz czarnoksięstwa z objawienia świętego Jana. Opisuje on scenę z przyszłości. Wierzę, że jest to scena z historii ludzkości w chwili, kiedy Boże sądy spadną na niegodziwy. Objawienie Jana, rozdział 9, wersety 20 i 21. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać ci demonom oraz bałwanom złotym. Bałwochwalstwo jest pierwszą rzeczą. I srebrnym, i śpiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Słowo czary w niektórych tłumaczeniach zastępowane jest słowem narkotyki. Razem z czarami idą w parze niemoralność seksualna i przemoc. Ogromnie wzrastająca fala przemocy w naszej współczesnej cywilizacji jest w większości wynikiem czarów. Jeśli więc chcesz się o to modlić, nie módl się tylko o gałąź. Musisz rozprawić się z korzeniem. Przechodzimy teraz do trzeciej dziedziny tego zagadnienia. To jest do czaru lub czarnoksięstwa w Kościele. Jest to dziedzina, o której niektórzy chrześcijanie nie mają pojęcia. Otwórzmy list do Galacjan, rozdział 3, wersety od 1 do 5. O głupi Galacjanie, któż was omamił? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym faktem? Oni byli charyzmatycznymi chrześcijanami, zielonoświątkowymi chrześcijanami. Znali Pana, byli zbawieni, przyjęli Ducha Świętego, doświadczyli cudów, ale byli omamieni. Jest to typowe słowo w języku greckim na określenie zaczarowania. Słowo tłumaczone jako omamienie nadal jest używane w Grece. Jest to słowo baskaino, które w nowoczesnej Grece znaczy złe oko. Dowiedziałem się o tym, gdy ksiądz ortodoksyjnego kościoła greckiego, który poznał Pana Jezusa, przyszedł do mnie parę lat temu i powiedział: módl się za mnie, chcę zostać uwolniony z tego baskaino. To było to samo słowo, które jest użyte w tym fragmencie listu do Galacjan. O głupi Galacjanie, któż was omamił? Was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Skąd Paweł wiedział, że to było działanie czarów? Jakie miał na to dowody? To bardzo ważne. Czary zaciemniły objawienie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Najważniejszym celem czarów w Kościele jest zakrycie realności Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Zobaczmy w następnych wersetach, co działo się dalej. List do Galacjan, rozdział 3, werset 2. Chcę to wiedzieć od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Zauważcie, oni otrzymali Ducha Świętego. Paweł pyta, w jaki sposób go otrzymaliście? Poprzez wypełnienie prawa mojżeszowego, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak głupi jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Coraz częściej myślę, że ten tekst powinien być umieszczony nad wejściem w większości kościołów. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów? Zauważcie, duch został im udzielony. Czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Korzeniem problemu było zaciemnienie realności Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego poprzez złą, szatańską moc, która do nich przyszła. Rezultatem tego były dwa problemy – cielesność i legalizm. Powrócili znowu do cielesnych prób wykonywania woli Bożej.
do cielesnego przypodobywania się Bogu, do przestrzegania wszelkiego rodzaju przepisów jako sposobu osiągnięcia sprawiedliwości przed Bogiem. I tak zagubili cel, dla którego umarł Chrystus. A ostateczny rezultat tego został opisany w wersecie 10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Innymi słowy, Paweł mówi, jeśli wróciliście do osiągania sprawiedliwości poprzez przestrzeganie zakonu, pamiętajcie, że musicie wypełnić cały zakon przez cały czas, lub dostaniecie się pod przekleństwo. Podobną rzeczą, którą musiał zrobić Izrael, jako jedną z pierwszych po przyjściu do ziemi Kanaan, było wypowiedzenie przekleństw na siebie samego w przypadku niewypełniania całego prawa przez cały czas. Zauważcie, że wypełnianie części prawa i w dodatku od czasu do czasu nie przynosi niczego dobrego. Jeśli chcesz być usprawiedliwiony przez wypełnianie prawa, musisz się wypełniać cały czas, a nikt z nas w Bożych oczach nie może nigdy zostać usprawiedliwiony z uczynków prawa. To jest kłamstwo szatana. To jest kłamstwo, które przede wszystkim apeluje do ludzkiej duszy. Paweł mówi, że gdyby Abraham został usprawiedliwiony z uczynku, to miałby coś, czym mógłby się szczycić, ale nie przed Bogiem, ponieważ jest powiedziane, że Abraham uwierzył w Boga i było mu to policzone jako usprawiedliwienie. Widzicie, generalnie każdy z nas chciałby mieć coś, czym mógłby się chlubić. W taki czy inny sposób chcielibyśmy być bardziej sprawiedliwi od naszego sąsiada. I jeśli posiadamy zestaw przepisów, których przestrzegamy, możemy sami siebie przekonać, że to czyni nas sprawiedliwymi. Kiedy służąc przed laty w brytyjskiej armii, poznałem Pana, zacząłem świadczyć o Bogu. Ponieważ żyłem życiem, które różniło się od życia innych żołnierzy, wielu z nich przychodziło ze mną rozmawiać. Mówiłem im wtedy, nie, ja nie stałem się religijny, ja zostałem zbawiony. I potem mówiłem im o zbawieniu. Wiecie, pierwszą reakcją prawie wszystkich było przedstawianie mi krótkiej listy zasad, których się trzymali. A każdy z nich miał listę skrojoną na potrzeby swojego własnego życia. Innymi słowy, pierwsza reakcja człowieka postawionego wobec Bożego wymagania sprawiedliwości jest następująca. Będę przestrzegał prawa. Przemawiałem w wielu miejscach i czasami szokowałem chrześcijan, stwierdzając, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem praw. Czasem redukujemy je do tego, ale wtedy tracimy wizję krzyża i tracimy moc Bożą. Dlaczego szatan chce zasłonić krzyż? Podróżowałem jako kaznodzieja prawie po całym świecie i usługiwałem chrześcijanom o bardzo różnym pochodzeniu. I myślę, że są dwie główne potrzeby w Kościele. Pierwszą jest przywrócenie krzyżowi Jezusa właściwej mu centralnej pozycji, dlatego że jest to jedyna rzecz, która całkowicie wyróżnia chrześcijaństwo spośród innych religii. Nie ma niczego podobnego w żadnej innej religii. I kiedy pozbawiamy krzyż należnego mu miejsca i jego wyjątkowości, po prostu wracamy do życia według zasad prawa. Ludzka psychologia. Tak, psychologia może powiedzieć, co jest złe, ale nie potrafi uzdolnić cię do zrobienia tego, co jest dobre. Ta siła przychodzi tylko ze źródła, którym jest krzyż. Drugim, ale powiązanym z poprzednim problemem jest potrzeba ponownego oddania Jezusowi jego przywództwa w Kościele, ponieważ Bóg uczynił go głową nad wszystkimi rzeczami w Kościele. Problem polega na tym, że generalnie Kościół nie uznaje przywództwa Jezusa. Głowa podejmuje decyzję, ciało podąża za nią. W wielu kościołach decyzje są rzeczywiście podejmowane przez Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Ducha Świętego.